Witajcie moi drodzy, z tej strony kina. Przed nami taki troszeczkę filmik informacyjny odnośnie tego, co będzie na moim kanale w najbliższym czasie. Zacznę myślę od tego, że dzisiaj był Mortal, nie wszyscy mieli okazję zobaczyć. YouTube dzisiaj dość sporo przyssał i bardzo niewiele filmów się pojawiło u subskrybentów, z tego co zauważyłem. Sama też różnych ludzi subskrybuje i po prostu dzisiaj była jakaś lipa. Także YouTube, proszę cię, przestań ssać, bo już nie mogę. Dodatkowo słuchajcie, ja wczoraj wróciłam dość późno, się zajęłam tam jeszcze tam nagrywaniem, montowaniem i różnymi śmiejami bojami tego filmiku, który się pojawi jutro. Będzie to właśnie filmik z Białegostoku. On będzie miał troszkę taką nietypową formę, mam nadzieję, że i tak wam będzie odpowiadał. On się pojawi jutro o 15. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o filmiki z Mortala, z Raymana, z Saints Row'a, to jest mi ciężko powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że no dzisiaj w ogóle mnie pół dnia w domu nie było. I tak naprawdę ja mam jeszcze masę rzeczy do ogarniania oprócz YouTube'a, tak? Także live'ów teraz też nie ma i ludzie też się pytają, kiedy live. Nie wiem, bo naprawdę nie mam na to czasu. Ale co, no będzie tak, filmiki z Mortala i z Raymana na pewno się pojawią w tym tygodniu. Myślę, że Saints Row również z Wojtkiem w tym tygodniu nagramy. Na pewno nie nagramy go dzisiaj, dlatego że dzisiaj mam w planach nagrywać Zapytaj Kina, która mam nadzieję, że tym razem w końcu, za trzecim podejściem, uda mi się ją nagrać i pojawi się w weekend. Także to będziecie mieli. O Drunk Playu cały czas myślę, natomiast ja jeszcze, powiem szczerze, jestem mentalnością na weekendzie i średnio ogarniam to, co się, że tak powiem, dzieje tutaj. Mam nadzieję, że mi wybaczycie to, że jeżeli będzie na przykład po jeden filmik dziennie, albo czasem może w ogóle nie być w tym tygodniu. Jak mówię, potrzebuję czasu, żeby się ogarnąć i wdrożyć, bo teoretycznie to są 3 dni, 3 standardowe dni. Ale wcześniej miałam bardzo intensywne nagrywanie, po czym właśnie wyjechałam i totalne oderwanie się od wszystkiego. No i tak, że tak powiem, wdrożyć się z powrotem, to musi chwilkę potrwać. Dodatkowo dochodzą dodatkowe obowiązki i po prostu, no, nie mam czasu. Dlatego mam nadzieję, że zrozumiecie, że nie będziecie już pytali, kiedy kolejny odcinek. Po prostu jak będę miała czas, to dla was nagram. Chcemy z Wojtkiem jak najszybciej skończyć Saints Row, a Wojtek chciał nagrywać wczoraj, ja niestety wczoraj już nie byłam w stanie. Byłam naprawdę padnięta po intensywnym weekendzie i po 9 godzinach w samochodzie, więc wiecie jak jest. Dobra, to co? To tyle, to ja kończę. Mam nadzieję, że wszystko mniej więcej wiecie, że wszystko kumacie. I standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was kina, trzymajcie się i cześć!